Twoja Justa i jesteśmy w trzecim finałowym etapie naszego odcinka o programie CorelDRAW. Przypomnę Wam, że w dwóch poprzednich najpierw rysowaliśmy prosty kształt naszej papugi, bohaterki, a następnie wykonywaliśmy grafikę tygryski, która była szkicem i potem przerabialiśmy ten szkic na grafikę wektorową. W tym odcinku wrócimy jednak do prawdziwego rysowania. CorelDRAW oprócz ołówka, który używaliśmy w pierwszym odcinku, ma też inne narzędzia. Są to stricte narzędzia do rysowania tak zwanego artystycznego. Czyli Corel posiada swój odpowiednik piórka, swój odpowiednik właśnie pędzla, czy na przykład areograf i inne takie rzeczy. Narzędzie to znajduje się w opcji jako właśnie narzędzie artystyczne i ma taką charakterystyczną ikonkę, przynajmniej w mojej tutaj wersji Corela, takiej linii. I tam możemy wybierać właśnie narzędzie artystyczne, wielkość tego narzędzia i wszystko wydawałoby się ok, że chyba znamy je dobrze. Jednak przypominam, że to jest CorelDRAW, więc coś może być troszeczkę inaczej. By móc rysować tymi liniami artystycznymi, które naśladują albo jakieś pociągnięcie pędzla, albo będą to takie linie przypominające jakieś rośliny, należy zwrócić jedną uwagę. Żeby móc narysować pełną grafikę, a nie wycinankę, tak jak w pierwszym odcinku, należy wziąć jedno z narzędzi, na przykład weźmiemy sobie piórko artystyczne i rysujemy nasz kształt, starając się nie puszczać przycisku myszy lub nie puszczać piórka tableta. W zasadzie daje się już tylko tablet, ponieważ rysowanie myszką jest bardzo w tej opcji trudne, więc gorąco Was zachęcam do tego, żebyście jednak używali tabletu. I wszystko polega na tym, że tak jak kiedyś trenowaliśmy rysowanie bez odrywania ręki od kartki, czyli jednym pociągnięciem rysowaliśmy jak największy kształt, najlepiej żeby to były kontury, to w tym przypadku robimy to samo, czyli staramy się obrysować naszą postać za pomocą jednego pociągnięcia. Możemy tak naprawdę rysować przez dłuższy czas, tylko właśnie nie możemy kliknąć tego przycisku, wiecie, że jak jest puścić tego przycisku w tablecie, że już kończymy i zaraz zaczniemy rysować nowym pociągnięciem, tylko musimy jak najdłużej tym jednym pociągnięciem rysować. Kiedy to zrobimy, zacznie nam się pokazywać wektorowy kształt naszej grafiki. Ja postanowiłam narysować tutaj coś takiego nieoczywistego, albo może inaczej to powiem, coś co rysuję od dawna, czyli smoka. Najpierw użyłam narzędzia, które przypomina bardzo ołówek, takie bąbelki, ale to są tak naprawdę tak jakby ołówek, tak jakbyśmy to rysowali rysikiem. I tymi bąbelkami narysowałam jakby pierwszy etap naszego bohatera. Następnym krokiem użyłam już pióra i również pędzelka. I wykonywałam to samo, czyli znów jak najdłużej przytrzymywałam tablet, rysowałam jakby jednym pociągnięciem, no i Corel mi pokazywał wektorowe linie naszego bohatera. Czyli tutaj mamy właśnie rysowanie za pomocą różnych krzywych, różnych kształtów i to nam daje w pełni skalowalny rysunek. Z racji tego, że nie jestem pewna, czy będę mogła pokolorować tak ten rysunek, jak wykonałam to w pierwszym odcinku i w drugim, ponieważ tutaj na pewno będą niedomknięte elementy, to są po prostu linie wektorowe, to tutaj, żeby móc wykonać jakiś kolor dla tej postaci, to postanowiłam najpierw narysować całą postać w jednym kolorze, tylko bawiąc się tymi właśnie przeróżnymi liniami, jakie mogę mieć od programu. A potem użyłam takiej opcji jak przeźroczystość, czyli wzięłam na przykład kartkę kolorową, zaznaczyłam tę kartkę na dwa kolory i później takim suwakiem, zaznaczając ten obiekt, dawałam, że na przykład jest 50 lub 20% widoczności tej kartki. Ta kartka będzie też jakby tłem kolorystycznym dla naszego tutaj smoka. Dodatkowo, żeby jednak ten smok był jakoś pokolorowany, bo jest taka możliwość, przypominam, to analogicznie, zupełnie tak jak rysowałam najpierw te linie artystyczne ze smokiem, to użyłam pędzelka, który jest jakby chlapnięciem farby. I znów starając się nie odrywać ręki,
od naszego rysunku. Pokolorowałam jakby całą postać smoka. I ta warstwa, która mi pokazała taki wektorowy cień właśnie malowany tą farbą, użyłam jej na spód jako po prostu tło płomień dla naszego gada. Takie rysowanie liniami lub rysowanie jednym kolorem, kilkoma i nie martwienie się za bardzo takim klasycznym kolorowaniem się przydaje, jak na przykład i czasami kupujemy sobie różne takie fototapety, takie właśnie naklejki, które możemy dać na ścianę. To takie naklejki idealnie są obiektem, właśnie mogą być rysowane w korel. Po prostu ktoś odrysowuje właśnie dany kształt właśnie jakiegoś zwierzęcia lub rośliny i w ten sposób dostajemy w pełni skalowalne, proste szkice. Ja, żeby ten smog był taki bardziej charakterystyczny, oczywiście używałam kilkunastu różnych linii z narzędzi artystycznych. A następnie, tak jak wspomniałam, użyłam tej opcji rysowania właśnie tutaj te tła przezroczyste lub właśnie rysowania jako linie, które są właśnie imitacją jakiegoś ruchu pędzla i tak dalej. Te imitacje, te różne kształty, którymi rysowałam właśnie przez chwilę tą postać smoka, to one są również wektorowe. I najlepszy dowód jest na to w tym momencie, kiedy ja narysowałam smoka i doszłam do wniosku, że jednak nie zmieści mi się część tej postaci, postanowiłam ją pomniejszyć, bo w tym momencie rysowałam jakby dalszą część rysunku. Tutaj się nie przejmowałam tym, że jeśli nie zamknę właśnie obiektów, to on program nie pokoloruje, ponieważ po zaznaczeniu wszystkich tych obiektów, to mogę również zmieniać kolory samych krzywych. I tutaj tak to zrobiłam, że tak naprawdę różne kreski są jakby właśnie tworzą postać smoka. Tutaj akurat mamy znów dla odmiany właśnie taki jakby celowo postrzępiony rysunek, takie właśnie rysowanie jakby byłby ołówkiem lub jakąś tam kredką i tak dalej tej postaci, ale ta postać, przypominam, jest bardzo dobrej jakości. Mogłaby się znaleźć u mnie w pokoju na ścianie wydrukowana i mogłaby mieć takiego smoka. Zatem to jest jeden ze sposobów, w jaki Wy możecie wykonać sobie własną fototapetę do pokoju, taką tapetę właśnie naklejkę. Że bierzecie artystyczną kreskę z korela i po prostu rysujecie, staracie się narysować jednym ciągiem jakiś ciekawy kształt. To też jest sposób na rysowanie w korelu. I spójrzcie, jak się staramy rysować właśnie jak najdłużej dany kształt, to w praktyce jest bardzo lekko się rysuje, zupełnie jakbyście rysowali w programie rastrowym. Z tą tylko różnicą, że mamy o wiele lepszą jakość rysunku. Wiem, że nie ma tutaj jako takiego szkicu, bo teoretycznie mogłabym sobie narysować wcześniejszy rysunek, który byłby szkicem, zgrupować te warstwy i potem na tej warstwie brać właśnie też kreski właśnie artystyczne, tak jak to zrobiłam właśnie w tym przypadku tego pierwszego narzędzia. Ale z drugiej strony ja tutaj to nie był taki mój szkic, tylko bardziej właśnie tak jakby kolory, które też przenikają z tego smoka. Nie usuwałam tego pierwszego rysunku, tylko nakładałam kolejne linie na ten rysunek. Ale nic nie szkodzi, żebyście na przykład wykonali tymi narzędziami artystycznymi jakiś swój szkicowy rysunek, zgrupowali, potem wybrali inne narzędzie. Też teoretycznie da się tak na warstwach rysować w korelu, ale jest to grafika troszeczkę inaczej zachowująca się niż w przypadku programów rastrowych. I temu tak naprawdę ten mini cykl miał służyć, ponieważ spotkałam się z wersją, że no na korelu nie za bardzo da się rysować. Próbuję Wam pokazać co najmniej trzy sposoby, jak można ugryźć tego korela. Że można rysować właśnie wycinanki i potem je robić coraz więcej, tych kształtów łączyć ze sobą i coś powstanie. Możemy przekształcić szkic klasyczny w grafikę wektorową i go modyfikować. Ale także możemy rysować samymi ozdobnymi liniami i to też da nam rysunek. Jest jeszcze oczywiście taka wersja, że mogłabym narysować rysunek, który będzie wyglądał identycznie jak rysunek z odcinka drugiego i będzie on rysowany w sposób bardzo podobny jak nasza papuga w pierwszym odcinku. To znaczy mogłabym również narysować najpierw jakimiś takimi właśnie ozdobnymi narzędziami do edycji, tak jak dzisiaj rysowałam, tylko bym je rysowała po fragmentach. Czyli znów bym zamknęła każdy element w krzywą, następnie bym pokolorowała ten element, skopiowała
i ten sam element tego rysunku po pomniejszeniu, daniu innego koloru, to by ten pierwszy element byłby konturem czarnym, a środek ten pomniejszony, który mogę kolorować, byłby odpowiednikiem tego białego pola, które było w rysunku, czyli tego miejsca, gdzie kolorujemy w rysunku z tygrysem. Więc teoretycznie można byłoby też narysować, i to się da zrobić, jest to bardzo długi proces, taki sam rysunek można byłoby wykonać, który narysowałam ze szkicu, również z odcinka drugiego, również mogłabym to wykonać w odcinku właśnie tutaj finałowym, ale taka praca, gdybym miała rysować takimi elementami osobnymi, tak od początku w korelu, jak w odcinku pierwszym, zajęłaby mi jeszcze więcej pracy. Po to są właśnie nowe narzędzia, nowe opcje, choćby w takim programie jak Corel, żeby również z nich korzystać. Zatem mam nadzieję, że Wam w tym odcinku pokazałam, w trzech odcinkach z prezentacją mojego ulubionego filmu, że pomimo wszystko, co by nie mówić o tym Corelu, to się da w tym rysować. Spotkałam się z taką opcją, że się w Corelu nie da rysować, więc z przyjemnością pokazuję Wam, że się da rysować. Oczywiście jest to trudniejsze prawdopodobnie niż w takich programach jak na przykład Photoshop, ale na przykład dla mnie już lepszy jest program do ogarnięcia takie wektory niż Photoshop, który powiększa problem z tworzeniem detali. No i oczywiście ta jeszcze pewność, że każdy rysunek wykonany w Corelu, wspomnę, że jeśli narysujecie w klasycznym programie rastrowym rysunek we formacie A4, to już go nie powiększycie na kartce we formacie na przykład właśnie A0, bo on się całkowicie rozmaże. Program wektorowy nie ma tego problemu. Klawisz Shift i scroll od myszki lub właśnie przycisk od myszki, w zależności jak macie ustawione, to po prostu nam bez problemu rozwiązuje problem powiększania i pomniejszania rysunku. Dlatego też, chociaż grafika wektorowa jest bardzo pracochłonna, to ja jednak uważam, że potem za efekt, że potem możecie Waszą pracę użyć na wielu materiałach, czy na kubek, czy właśnie jako ozdoba w pokoju na ścianie, to warto wiedzieć, że się też tak da rysować. Bo naprawdę wiele fajnych grafik, które potem Wy możecie kupić w sieci wielkoformatowych, to albo jest do bardzo dobrej jakości wydruk grafiki rastrowej, albo jest to narysowane w programie wektorowym. Zdaję sobie też z tego sprawę, że jest jeszcze oczywiście Adobe Illustrator, który, bo Corel to jest taka troszeczkę tańsza alternatywa tego programu, ale jeśli znacie się na Illustratorze, to będziecie bez problemu ogarniać Corela. No, trzeba do tego programu podejść z może nawet czasami cierpliwością, to jednak jeśli już opanujecie ten program, to zyskujecie bardzo fajne narzędzie do rysowania. Gorąco Was zachęcam, nawet zainstalowali sobie wersję próbną tego Corela i spróbowali albo zrobić jakąś prostą wycinankę, albo właśnie sobie zaskanować Wasz ulubiony rysunek i potem spróbować pokolorować ten programie. A potem będziemy mogli śmiało dyskutować, czy się da na tym rysować, czy się nie da na tym rysować. I tyle ode mnie w tym odcinku z cyklu Justa Animuje. Kolejne odcinki na chwileczkę możliwe, że będą bardziej znów o klasycznym rysowaniu. Może znów wrócę do animacji, albo może skupię się na opowiedzeniu Wam o kolejnym moim programie ulubionym. Piszcie, co byście chcieli. Gorąco Was zachęcam do subskrybowania, do dawania łapek w górę, jeśli oglądacie mnie po raz pierwszy, to dzwoneczek, przycisk czerwony subskrypcji i widzimy się w kolejnych materiałach, bo nowi widzowie, nowe osoby na kanale motywują mnie do podejmowania nowych artystycznych wyzwań. Więc jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym Justa Animuje.